Siema, tutaj Abez, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj, jak w sumie sami widzicie, przetestujemy sobie zabytkowe pikolaki od firmy importera Jorge. Myślę, że każdy kojarzy te pikolo, naprawdę dobrze znane. Strzelałem z nich za dzieciaka nieraz po jakichś odpustach ze znajomymi na boisku czy coś takiego. Naprawdę świetna sprawa. Ja odpakowuję z folii, za chwilę je Wam idealnie, ładnie pokażę. Taka mała wspominka, odcinek wspominkowy, dość szybki, bo no też ile można nagrywać o pikolakach. Także szybciutki odcinek z świetnymi pikolaczkami, dość nostalgicznymi pewnie dla wielu z nas. Także tak to wygląda. Class S. Ładne czerwone opakowanie, klasyczne. Otwieramy i pojedynczy pikolaczek wygląda w taki oto sposób. JC1S K0201 i jakieś chińskie znaczki. W takim opakowaniu znajdziemy 60 sztuk petard. NWP nie oczywiście jest. Jest to starość. Roku produkcji tutaj niestety nie znajdziemy. Tylko informacje o tym, że mamy 60 sztuk i tylko, że mamy NWP. Tutaj więcej nie ma. Na boku klasycznie draska, która jest jakości wątpliwej, która zazwyczaj odpalała jedną, dwie petardy i później nadawała się do niczego. Także za chwilę ją również przetestujemy. A no my lecimy z pierwszym pikolaczkiem. Pewnie dla wielu nie będzie to odcinek jakiś wybitny, bo jednak testujemy tutaj słabą pirotechnikę mimo wszystko, ale myślę, że wiele jednak osób z drugiej strony się ucieszy z takiego wspominkowego odcinka. Lecimy z pierwszym pikolaczkiem. No jak pikolaczek, no tutaj nie brzmi to jakoś wybitnie. Aktualne pikolaki, szczerze mówiąc, w porównaniu do tych na przykład, raczej się jakoś wybitnie nie różnią, choć były takie pikolaki, na przykład match crackery, które dla mnie coś niesamowitego do dzisiaj, świetna sprawa. Te pikolaczki, takie zwykłe, do zabawy, do porzucania, kiedyś do kupienia za grosze i to dosłownie za grosze. Choć tutaj ten uderzył ładnie. Tak jak powiedziałem, do kupienia za grosze, choć na odpustach i tak zawsze je handlarze sprzedawali po jakieś 3 złote czy 2. Także no, odpalamy, zobaczymy jak tam działa draseczka, choć no ona tak jak powiedziałem nigdy wybitna nie była. Zobaczymy pewnie sami tak czy tak. O, odpaliło się. No, weźmiemy teraz, postaramy się odpalić dwie naraz od draski. Choć sami widzicie, patrzcie, już jedna petarda odpalona, już jest ślad po draseczce, więc no wątpię, że ona wytrzyma jakoś wybitnie długo. Odpaliła się chyba tylko jedna. Jeszcze kółeczko z dymu poszło. Co no? Pikolaki, no ja tam szczerze mówiąc nawet lubię. No i już draska, jak pewnie słyszycie, no do niczego się nie nadaje. Odpaliliśmy z 3 petardy od niej, dlatego zawsze wolę jednak zapalniczkę dla bezpieczeństwa mieć. Zrobimy jakieś małe słoneczko myślę z nich. No i co, to by było tyle na tyle w tym odcinku. Wiem, że odcinek pewnie niezbyt wybitny, bo nie ma tutaj mocnego piro, ale no tak jak zazwyczaj jednak coraz słabsze to piro jest, a myślę, że raz na jakiś czas, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie taki odcinek nieco wspominkowy ze starszą pirotechniką chętnie nagram, chętnie wrzucę i szczerze mówiąc zawsze odbieraliście takie odcinki również dość fajnie. Zawsze raczej chwaliliście je, tylko pisaliście, żeby nie za często, bo szkoda odpalać takich rzeczy. Także nie będzie za często, myślę. Dobra, mamy małe słoneczko. Odpalamy, uciekamy.
czy będzie. Widać płomień, piękny, zielony. No i to by było na tyle. Takie wspominkowe odcinki. To ja lubię. Piccolo. Class S. Jorge. Nic wybitnego, ale miło postrzelać po latach. Mam jeszcze kilka opakowań w domu. Jednak taki zabyteczek. Myślę, że chociaż z jedno opakowanie sobie zostawię na półkę bez odpalania ich. No i co, tyle by było. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych petardach. Napiszcie mi może jakieś wspominki, które macie związane z tymi petardami, z tymi pikolakami. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. No i wpadajcie do opisu, do wszystkich linków. Zapraszam na TikToka, Instagrama, grupę na Facebooku oraz Discorda.